can hear the sound of thunder. I can hear the sound of thunder. Krzysztof Głowacki był już mistrzem świata. Miał tego pecha, że trafił na Aleksandra Usyka. Jeszcze jeden, lewy w tył, właśnie podkręcił ten wspaniale. Usyk najbardziej mnie zdenerwował tym, że przez 12 rund cały czas uciekał gdzieś tam, unikał walki, nie chciał się bić ze mną, także no, tym mnie wkurzył tak najbardziej. Znakomita akcja Głowackiego, złapał pewność siebie. Znakomicie. Głowacki musiał się z Ukraińcem zmierzyć, ponieważ no, była to obrona obowiązkowa. Brakuje pasa, no ja zawsze jestem taki, że dla mnie najważniejsze jednak jest te trofeum. Głowacki to jest absolutnie wybitny materiał na gwiazdę pay-per-view. To jest chłopak bezkompromisowy, to jest chłopak obdarzony wielką odwagą, wielkim serduchem. Ja się nie boję. Czego mam się bać? Jakbym się bał, to bym nie boksował. Także to jest po prostu moja praca. Poza tym ja to uwielbiam, kocham się bić i nic mi za to nie zrobią, także się bije, także coś niesamowitego. W swoim powrocie do Gdańska Krzysztof Głowacki zmierzy się z niepokonanym Hiznim Altunkają. Cieszę się, że wracam w Ergo Arenie. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo kibiców, jak było podczas z Usykiem. Jest ciężki zawodnik, trzeba się skoncentrować w 100%. Nie ma co nikogo lekceważyć, także na pewno czeka mnie ciężki bój. Na taki się nastawiam, uwielbiam wojny. To jest mój wróg, chcę go skrzywdzić, dopaść i zrobić mu krzywdę. Jeżeli, nie daj Boże, by się coś stało, bym przegrał czy coś, to tak naprawdę już walkę o Mistrzostwo Świata mógłbym zapomnieć. Bardzo mocno. No i mamy następny knockdown. Tak jest. Jeszcze następny cios, teraz się jeszcze chcieje się dostać. Myślę, że to jest chłopak, który może porywać tłumy i może wypełniać halę. Fajnie by było, jakby była wojna, żeby były cały czas wymiany, kibice to lubią. No i ja też to lubię. Thunder.